Raz w sobotę, tą piękną sobotę, noc była deszczowa i to grubo deszczowa, już dawno tak nie popadało, więc będzie trzeba też się pewnie wziąć za przekopanie tej dziury, którą tu mam, ten rowek taki sprowadzający wodę aż do tamtej ostatniej rynny, żeby stamtąd też ta woda zlatywała wszystko do rowu. No i co, mamy te bloczki, mogę zaczynać kończyć to. Lekarz wczoraj ogarnięty. Znaczy ogarnięty, w sensie, że byłem u lekarza, przepisał mi Nimesil, ktoś kiedyś o nim nawet pisał chyba, i do tego, co on jeszcze mi tam przepisał, a maść, Fastum. W poniedziałek mam jechać na zdjęcie rentgenowskie, żeby tam sprawdzić, czy nie ma nic na łokciu, jakichś tam zwyrodnień, czy nie wiadomo czego. No i zobaczymy, jak sytuacja się rozwiąże. No i co, wklejam te 5 sztuk tutaj i będziemy zakończyć ten temat, jeśli chodzi o działówy już w ogóle. Także sprzątanie garażu, ogarnianie, robimy miejsce na styropian, tym skoste łaty będę musiał gdzieś przenieść. Nie wiem, czy na tą stronę nie przeniosę łat. Powynosić co trzeba, wymieść ładnie i wjeżdżamy tu ze styropianem. Nie wyminął mi miejsca zajmie, chciałbym, żeby jak najmniej, żeby ewentualnie było tu miejsce na to, żeby tą ławę jeszcze wylać, żeby to nie kolidowało nam. No zobaczymy, ale w sumie jak cały styropian pójdzie na dom w sensie, no to wtedy zrobi nam się tu miejsce, bo tutaj przyjdzie ława około 25 cm z kratownicą podnośnik w przyszłościowo, myślę. Także takie sprawy. Dobra, zaczynamy ten dzień, jedziemy. No i później ten styropian, tak tylko na krótko, taką relację informacyjnie, że to pokończyłem, że można od przyszłego tygodnia gdzie zaczynać, co prawda nie wiem jak dokładnie i co, ale powoli o tej elektryce już myśleć, jak tu przepuścić wszystkie kable. Otwornicą chyba zrobię na prawidłowej wysokości, nie wiem jak tu dokładnie to będzie, bo tam jest wieniec, żeby nie za nisko wejść, kurde, ani w wieńcu nie wiercić, czy przez styropian nie będę musiał jakoś tu przełazić. No nie przemyślałem tego, ale prawdopodobnie tak też będzie. No nie wiem, będziemy o tym myśleć jeszcze. Zobaczymy. Dobra, to zaczynam. Jedziemy z tym. Porobione wszystko, także gitarka. No i tak teraz sobie wziąłem, zamiatam. Kawałki te bloczków wyrzucam i tak się zastanawiam, powiedzcie. To pazerność czy oszczędność jest z tymi bloczkami? Bo odłożyłem, żeby nie wyrzucać na kupę gruzu tam i stwierdziłem, może się przyda, bo to szkoda. I to jest pytanie teraz. Nie no, kurde, odkładam, bo wiecie jak to jest. Czasem może brakować coś by się przydał bloczek, a później się okaże, że nie ma, bo poszedł gdzieś tam na gruz. Na gruz to się nie nadaje tak naprawdę. Biorę się za sprzątanie, sprzątam sobie te pomieszczenie, co tam mogę z tamtego. Przeniosę sobie tutaj, co prawda nic praktycznie, nie wiem. No, praktycznie nic, może drabiny tu postawię na razie i wtedy otwieram bramę tam. Tu sobie zamknę, żeby w przewiewie nie stać, bo wiatr się zawiewa trochę i w przeciągu średnio przyjemnie. No i zabieram się za ogarnianie. Powoli, no i trzeba będzie potem styropian się bujać tam. Chyba się nie utopię tranzytem, bo popadało. A tam trzeba po łąkach trochę pojechać. No zobaczymy, co to będzie. Kręty też podnoszę, żeby tam później koło nie przebić. Odkurzacz sobie trzeba przyniosę, te okna w sumie nie są zakurzone, to nie będę już tu świrował i tak tu się będzie nanosić syfu, więc odkurzać nie trzeba, tylko tam porządek zrobię, gdzie ta mini garderoba jest, to tam trzeba będzie trochę ogarnąć, bo tam też bałagan wczoraj zostawiłem. No i tak se sobota zleci. Jeszcze chyba te blaty bym chciał też zawieźć już tam pod daszek, żeby na mokrym nie stały, bo mi tu ich wiele nie będzie potrzebne naprawdę, a nie wiem, czy w ogóle będą mi potrzebne. W przyszłości może tak, ale na razie chyba się kończy ten etap już rusztowania, a i rusztowanie trzeba też zwieść. Także kurde, co chwilę coś się nowego znajduje do roboty. No a tak to jest, życie na budowie. Dobra, to lecę, włączam sobie muzę, puściłem sobie Radio Plus, stare hity lecą i tak w tym klimacie sobie działam dzisiaj. Dobra, jadę.
Dobra, mamy posprzątane wszystko, także mogę brać się za styropian. Nie wiem, ile mi tu wejdzie tych kurde paczek. To żeby z 10 weszło, to i tak będzie 9 kursów, więc od cholery. To na razie tu sobie dam. Posprzątane elegancko, wszystko wymiecione. Także możemy zacząć tu ustawiać ten styropian. Mam tylko nadzieję, że się nie utopię tam na łące, bo kurde dolało dzisiaj w nocy. Jak się utopię, to będzie, chociaż będą niezłe jaja. Mecalakiem będzie trzeba się wyjmować. Już widzę, tam pan Janek stoi też 60, więc w razie czego mnie szarpnie. Ale nie powinno być takich problemów. Nie spodziewam się, tylko muszę tak drabinę wziąć ze sobą tam, żeby przez płot przeskoczyć. I dechę tą długą muszę też wziąć, żebym mógł ten przez ruch przechodzić. Bo nie pęknie pode mną, co? Nie powinno. Mógłbym wziąć krótszą, co prawda, ale ta też będzie dobra. Ją odczepię na ślimaków, bo nawłaziły się. I jedziemy tam. Zobaczymy zaraz, czy przejedziemy. Kurde, na drogę publiczną będę musiał wyjechać tym. Z tą dechą. Kurde, blad bym mógł wziąć, ale nie wiem, czy nie idzie za krótki. Lepiej decha. To jadę. No i dobra, tu wjeżdżamy. Jak się tu na początku nie utopię, to tam już dalej będzie spoko. No tu najgorzej, tu na początku tak naprawdę, zawsze woda stała. Ale nie, no chyba tyle aż nie, tego deszczu nie spadło, żebym tu nie wiadomo, co miało się dziać. No nie, na luzaczku, powiem wam. Jeszcze nawet można kołem zakręcić. Polatać trochę. Także spoko jest. Dobra, przechodzę na nieswoją posesję, kraść styropian teraz. Co tu się w ogóle dzieje? Dzieją się tu różne rzeczy, powiem wam. I te lepsze, i te gorsze. O, cyk. No i mam nadzieję, że gdzieś tu myszy się nie zalęgły, że koty dały radę i zrobiły to, co należy. Co z tym drzewem? Też by się przydało je przykryć. Jeszcze to będzie warte. Nie no, żartuję. Dobra, nic. Ściągam tą folię, ile tam się da. Te klocki, tutaj buda dla kotów jest, ale nawet nie chcą tutaj siedzieć. Wolą na dworzu spać jak w budzie. Dobra, jedziemy z tym. Muszę się tam wbić pierw te wszystkie. Pościągać tą folię naprawdę, bo to będzie lipa inaczej. Pozrzucać te wszystkie koce. I ten, i powiem wam tak, czy zaoszczędziłem na tym, że zakupiłem ten styropian wtedy, jak było mówione, że styropian idzie do góry i ceny nie wiadomo jakie. Na dzisiejszy dzień zaoszczędziłem 400 zł, jakbym dzisiaj kupował gdzieś w sklepie. Więc czy było warto? No wiadomo, 400 zawsze dobrze mieć w kieszeni. Pytanie, czy gdzieś mi tam się myszy nie zalęgły. Mam nadzieję, że nie, bo wtedy nie, już te 400 nie będą warte tego. Więc tak to jest właśnie z zaoszczędzaniem tam i próbowaniem. Dobra, o, ale tu wody. Dobrze, tą folię tu dałem. Tak naprawdę on tutaj se ciągle był przykryty. To tam widzę, że rogami się odsłaniało. Dobra, rozbieram to. Powiem wam, że kurde, zejdzie mi z tym trochę. Bo tutaj zobaczcie, ile tego jest. Także będę musiał te 400 na godzinę przeliczyć pracy. Tam na wtedy z rąkiem zeszło z 2 godziny, żeby to tu załadować. No i teraz pewnie więcej mi zejdzie samemu. Choć żona poszła po rękawiczki, także będzie ogień na tłok i pójdzie ostry. Chociaż żeby z 10 paczek wrzucić, nie ma tu żadnych myszy, żeby tam coś jakieś gniazda sobie robiły. Koty biegają, co kochanie, kopiesz mi dołek, żebym kostkę se skręcił. Nie? No trochę bałaganu, też tych igieł trochę też będzie, nie? Także no tak, oszczędność pozorna, powiem wam, na tym, że to zrobiłem. No ale grunt, że jakiś tam w plecy nie jestem. Czy warto, to każdy może sam oceni tak naprawdę. Teraz mnie dobrze można było powiedzieć o elewacyjnym. O, dawaj elewacyjny, bo jest miejsce. Nie, że tu, tylko w domku już, nawet na strychu. Gdzie bierzesz to? Ale powiem wam, że chyba się wstrzymam po prostu i zobaczymy. No chyba, że w grudniu jakaś naprawdę atrakcyjna cena by była, bo jak na razie jest tuwa za paczkę 20. Tam jest
Kurde, ile tam było? 1,5 metra w paszce? Czyli potrzebowałbym na dzisiejszy dzień. Nie, zapomniałem ile. Musiałbym zobaczyć. Bo naprawdę szczyt już wiem ile mnie. Ile paczek było mi potrzeba? 14 chyba zużyłem. Kochanie, nie wchodź, bo spadniesz i co będzie? No są, kochanie, robaczki, no. Nie masz czego. Nie masz czego się bać. No ile bym tam miał tych metrów? Powiedzieliśmy, że 3 metry i dookoła budynek. To 20, 20, 10, 10. 60 razy 3 powiedzmy. Ze 180 metrów. Czyli paczek powiedzmy ze 120. Dzień dobry. 120 paczek to mamy 12 tysięcy złotych na dzisiaj. Trzeba by było tam kupić tego materiału. Spoko, 6, 12, może z 15 paczek nawet. Przewiozę na raz, czyli tych kursów będzie ze 6 i będzie po temacie. Dobra, idziemy z pierwszym, 13 paczek mi weszło. Może na następny mi się uda więcej wepchać, ale nie wiem jak to będzie. No i dobra, tu mam na tym kursie EPS 80, więc muszę tak starać się to układać jakoś z głową, nie wiem jak mi to się uda, ale rzędami do góry, żebym później mógł to sobie wyciągać, bo wiadomo, na chałupie pewnie będę robił pierwszy styropian, więc żeby tam się nie zablokować, mnie nie przerzucać tego z kupy na kupę. Ale czy tak się uda, to zobaczymy. To jest 80, nie? Tak, EPS 80, dobra. To tak będziemy dawać. Dobra, jesteśmy, a towar już gotowy jest, także spoko, kurde. Zabieram się za ładowanie następnego. Tam jeszcze jest ten? Trzeba tą folię zdejmować, czy jeszcze nie? Czyli zaraz. Dobra, ładuję teraz inaczej trochę. Spróbuję teraz dać poprzez, czy trzy mi wejdą. Wtedy będzie niżej, może... Może bym trzy upchał ten na wysokość, ale i tak wątpię chyba. Nie da rady się tak zrobić tego. Okej. Zostało mi jeszcze ten kurs i ostatni i można spadać. Tu sobie mały offroad zrobię. Sprawdzam własności terenowe Transita. Leci zdrowo. Bokiem. O kurde. Bym nie wyhamował. Jadę teraz rozładować jeszcze tego i następne. Żona mi pomogła, więc naprawdę szybko to i sprawnie poszło. Nie wiem, tutaj zaczęliśmy, ale mamy godzinę 14:20, nie, gdzieś myślę koło pierwszej, żeśmy to zaczęli robić, więc naprawdę dobry czas. Dobra, lecimy po ostatni kawałek, zobaczymy ile transit się po polu bujnie. Dwójka, czwórki raczej nie zapnę. Poszczę! Ile było, nie wiem, ze 6 dych. Czasem urozmaicać zabawę trochę, znaczy pracę, nie zabawę. Pracę zabawą, może tak. Dobra, to już końcóweczka. Żona pomogła, także mamy to, można powiedzieć, w szybkim tempie ogarnięte. Nie gaszę, niech chodzi. Udaram ze smale tu jeszcze kapcia na trawie. Nie, łapię szybko ten, 4x4 wam powiem. Tylko się uśliźnie tył, lekko zaraz się czwórka załącza, ale można to oszukać odpinaniem czujnika przy skrzyni, także spoko. Dobra, jedziemy. Dobra, koniec. Wszystko wejdzie jeszcze w ostatni transport i można spadać tą folię, tylko muszę porozkładać, nie powysycha, bo gdzieś się pewnie jeszcze przyda. Jeszcze drugi kawałek mam, tu trochę poogarniam. No i uciekam tam. Na garaż to rozładować. Ostatnia paczka jeszcze rozwalonego tego EPS-a setki. No chodź tu, kurde. Okej, u mnie koniec. Temat zakończony. Wszystko zwiezione. Także mamy to na miejscu. Że tam na szybko sprawdziłem, powiem wam po cenach ogólnie i wychodzi na to, że nawet bym taniej znalazł na dzisiaj ten styropian, także w moim przypadku nie sprawdziło się szybsze kupowanie i tak to wyszło. Jeszcze może gdzieś parę stówek mógłbym zaoszczędzić nawet przy dzisiejszym tym, jeśli darmowy by był, dostawa darmowa, to na pewno można by było coś przyoszczędzić. No ale poddałem się temu jak mówię, szaleństwu podnoszenia cen, no i
No i kupiłem wcześniej, a czy to było potrzebne, no to sami możecie ocenić. Dobra, uciekam. Trzymajcie się i do zobaczenia we wtorek. Jedziemy chyba z elektryką. Jak jutro z żoną ponanosimy to wszystko, nie wiem, czy trochę pracy jeszcze na zewnątrz nie będę miał, żeby z tych rynien ta woda spływała jak trzeba. No ale to jeszcze będziemy myśleć. Dobra, to trzymajcie się. Na razka, hej.